politykę nieco. Ona w inny sposób chce swoją przestrzeń otworzyć na zachód, w stronę Polski, w stronę Europy. I o tym chciałam dziś powiedzieć, bo Aleksander Dugin, który jest uważany za takiego najwybitniejszego inspiratora geopolityki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rosji, ale także na Kremlu, mi się to o prezydencie, mówi, że Rosja powinna mieć większe, inne plany aniżeli Niemcy. To jest szeroka perspektywa całej Europy i całej Azji. Mówi Dugin, że Rosja, ponieważ jest chrześcijańskim narodem, musi przeciwstawić się bardzo niebezpiecznemu trendowi globalnemu, jakim jest koncepcja budowy państwa światowego, stworzona na gruncie amerykańskim, między innymi przez Zbigniewa Brzezińskiego, członka Komisji Trójstronnej. Pamiętajmy, że on jest inspiratorem szeregu innych takich działań globalnych, Brzeziński, które mają charakter antynarodowy. Państwo globalne, rządy globalne, to przecież jest uderzenie poważne, totalne w każdy naród i w każde państwo narodowe. Dziwię się tym, którzy mówili, czy mówią jeszcze, czy chcą dawać doktoraty honoris causa Zbigniewowi Brzezińskiemu. Opcja jest oczywista. To jest opcja antynarodowa. Przy czym, co nie znaczy, że oczywiście Rosjanie i geopolityka rosyjska mają rację. Ale przypatrzmy się, jak oni postrzegają zagrożenie globalne i zagrożenie ze strony państwa światowego, czy też rządu światowego w wydaniu amerykańskim. Dugin w książce Podstawy geopolityki, geopolityczna przyszłość Rosji mówi: Ameryka przynosi światu filozofię skrajnego liberalizmu, filozofię bezwzględnego, wolnego rynku i filozofię ateizmu. Bardzo trudno jest obalić tezę Aleksandra Dugina. I zawsze mają robić tacy jak ja, i ja to studentom wykładam. Mam mówić, ma rację czy nie ma racji. Bo w jednym punkcie ma rację, a w drugim punkcie nie ma racji. Ameryka nie broni chrześcijaństwa i to musi do katolików dotrzeć. Musimy sobie usmysłowić u fundamentów naszej geopolityki, jeśli ją zaczniemy budować teraz, że albo mamy gdzieś przyjaciół i sprzymierzeńców, albo nie. I co jest celem naszego istnienia, polskiego narodu? Czy nie przypadkiem, między innymi obrona chrześcijaństwa, ten cel fundamentalny, bo to jest nasza tożsamość. My bez chrześcijaństwa nic nie znaczymy. Staniemy się zbiorowiskiem pojedynczych ludzi, których nic nie łączy. Pseudokultura, popkultura, coś, co nie ma wymiaru wysokiego, duchowego, coś, co nie uszlachetnia, coś, co nie przymusza nas do rozwoju wewnętrznego, duchowego. Ameryka niesie światu kulturę McDonaldyzacji, czyli urawniłowki, kulturę masową. I tutaj, w tym punkcie ma Dugin rację. Ma rację, ale to nie znaczy, że my razem z nim możemy pójść, że możemy zgodzić się i przyjąć rosyjską geopolitykę. W żadnym wypadku. Ale musimy uświadomić sobie, że w świecie współczesnym, gdy co roku ginie kilkaset tysięcy chrześcijan, męczenników, jest bezwzględnie zabijany na oczach całego świata i instytucji międzynarodowych, Ameryka nawet okiem nie drgnie. To jest prawda i tej prawdy nie wolno nam odsunąć. Bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, z kim, przeciwko komu. To jest pytanie fundamentalne. Po co bronić tej przestrzeni? Po co bronić naszego państwa narodowego? I bez odpowiedzi na to pytanie trudno nam będzie jakąkolwiek rozsądną politykę, czy to wobec Niemiec, czy wobec Rosji, wypracować. Powtarzam, Ameryka nie jest również zainteresowana tym, aby zaprzestano ataków na chrześcijaństwo w Europie, aby zaprzestano prześladowań tych, którzy tylko dlatego, że są
Chrześcijanami, nie mogą awansować, nie mogą zajmować wysokich stanowisk. Ameryka nie jest tym zainteresowana i są na to dowody. Pora, aby mit Ameryki jako tego bieguna demokracji, który ma demokracją objąć cały świat, zniewolony niegdyś przez komunizm, ta pora minęła. Ameryka nie jest ani centrum demokracji, ani centrum chrześcijaństwa. I nie ma zamiaru zmienić swojego oblicza. Ameryka jest zainteresowana z powodu bardzo silnego, pewnego lobby, jest zainteresowana globalnym podbojem świata, ustanowieniem państwa światowego, czy też rządu światowego. I to jest dla nas, powiedziałabym, informacja przecież wiadoma. My o tym wiemy. A mimo wszystko poddajemy się czasem, a mimo wszystko czasem jeszcze tu i tam słyszymy, że Ameryka, że z Ameryką. Proszę Państwa, samodzielne myślenie nie boli. I tu by trzeba było apelować do polityków. W czym może nam pomóc Ameryka? W tym centralnym, że tak powiem, punkcie naszej geopolityki, bo od niego trzeba zacząć budowę geopolityki, czy z chrześcijaństwem, czy przeciwko. Musimy szukać sprzymierzeńców. Ale to nie znaczy, że mamy się ślepo związać z Rosją. Uchowaj Boże. Uchowaj Boże. My możemy bronić z Rosją chrześcijaństwa w Europie. I ja myślę, że w tym kierunku idzie dialog dodatkowy, nie tylko między Watykanem a Moskwą, ale również między polskim episkopatem a episkopatem, patriarchatem, przepraszam, moskiewskim. Ja chciałam Państwu przeczytać taki fragment z kroniki wydarzeń, aby upewnić się, o co idzie. To był tekst, który wisiał do niedawna jeszcze na stronie internetowej LPR-u. Proszę Państwa, dobrym znakiem dla naszego pojednania religijnego, być może również narodowego, my tego jeszcze nie wiemy, powinny być takie wydarzenia, które miały miejsce pod koniec ubiegłego roku, 2009. One były zainspirowane, trzeba powiedzieć, nawet przez stronę rosyjską. Otóż przewilczana wizyta w Częstochowie delegacji mnichów prawosławnych, która miała miejsce w dniach 26-28 września 2009 roku. Mnisi odebrali za wiedzą Episkopatu Polski, to było bardzo starannie przygotowane na Jasnej Górze kopię obrazu Madonny Częstochowskiej, którą mają umieścić we wznoszonej na terenie ich klasztoru kaplicy ku czci Matki Boskiej i dla upamiętnienia polskich jeńców wojennych, tam przecież byli przechowywani, przetrzymywani, więzień w czasie II wojny światowej, tam byli mordowani w pobliskim Twerze, również byli pochowani w Miednoje. Również znaczącym wydarzeniem była wizyta, jaką złożył 28 stycznia bieżącego roku sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski, biskupowi Stanisławowi Budzikowi, igumen Filip Diabich, zastępca arcybiskupa Hilariona Aufiewa, przewodniczącego Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. Celem wizyty była potrzeba chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, właśnie również w tej Europie. Wspólne świadectwo, dawać wspólne świadectwo chrześcijaństwa, to nie jest wstyd, to jest, myślę, moralny obowiązek. Jeśli Rosjanie tego chcą, to będziemy pewnie razem z nimi bronić krzyża. Razem z nimi. Ja już kończę ten fragment przypomnienia z mojego tekstu, który wisiał na stronie internetowej LPR-u. Proszę Państwa, wiemy, że jedna z tajemnic fatimskich mówi o tym. Wiemy o tym, że to była także taka hołubiona idea przez Jana Pawła II. Nie dożył tego, nie dożył tej przemiany cerkwi prawosławnej, która ma obecnie miejsce. Nowy patriarcha Wszechrusi jest innym człowiekiem nastawiony prozachodnio. Jest kwestia taka, zaraz przejdziemy do innych i już będzie szybciej. Proszę Państwa, być może, że właśnie z rządzeniem opatrzności stało się, iż cesarstwo rzymskie przyjęło jednak chrześcijaństwo,
po długim okresie prześladowania chrześcijan. I być może dlatego jednak chrześcijaństwo utrwaliło się, swoją pozycję zdobyło dzięki wielkiemu imperium rzymskiemu. Być może potrzebne jest jakieś silne państwo, być może potrzebne jest takie, które w tym dramatycznym okresie, nie wiem, niektórzy mówią, że są znaki, może trzeba się przygotować już nawet na pewien koniec. Zawsze musimy być przygotowani i musimy zdać oczywiście z tego jako naród, musimy zdać rachunek, przekazać, cośmy zrobili. Być może właśnie trzeba mówić, że będziemy krzyża i chrześcijaństwa bronić z Rosją.